Cześć, ja jestem Grodoty, a przed wami po paru miesiącach powrót do pewnej gierki. Materiał szeroko opisujący jej update i zmiany, jakie się pojawiły. Wyjaśniający, jak działają nowe mechaniki, które otrzymaliśmy w grze Rock Protocol. Pod poprzednimi materiałami, jakie załączy wam gdzieś tam w prawy górny róg w system kart, pojawiały się komentarze, czemu nie ma kolejnych materiałów z Rock Protocol. Otóż przykra sprawa trochę. Autor Rock Protocol na parę miesięcy wstrzymał pracę. Powody? Nieznane, mogą być różne, może być też szkoła, może rodzina, może przytłoczyła go trochę popularność gry wtedy na bazie tego, jak był w stanie ją rozwijać w stosunku do swoich umiejętności, w tym sensie, że moderzy zaczęli przerabiać jego gierkę bardziej niż on sam chyba potrafił to zrobić, albo niż chciał, żeby się ta gra rozwijała w takim kierunku, jak to robili moderzy. Tak czy siak, na przełomie listopada i grudnia 2017 roku wylądował update oznaczony 0.7.0 w wersji testowej, a lada moment ma być też na Steamie finalnie. Swego czasu ta gierka była bardzo popularna, miała po kilkaset osób online i ogółem też była popularna na polskim YouTubie, może w końcu autor ruszy trochę z update'ami. Oceny dla gry też mu trochę spadły przez taką właśnie przerwę. Jeżeli ktoś z was o tej grze nie słyszał, to jest swego rodzaju miks roleplayów, gdzie gracze wcielają się w konkretne role: bandytów, członków gangu, strażaków, medyków, policjantów, mają swoje osobne, unikalne dla danej klasy funkcje, wszystko to opiera się o voice chat w grze, o rozmawianie, o wczuwanie się po prostu w rolę. Coś znanego z na przykład Arma Roleplay albo GTA RP, tego typu sprawy, tylko w wokselowej formie. Wielu oceniających ten tytuł negatywnie mówiło o dzieciarni, jaka w tym tytule siedzi. Od jakiegoś czasu ta produkcja jest w modelu buy to play, czyli kup by grać, co trochę ograniczyło taką dzieciarnię. Scenkę cenową dla tej produkcji macie na ekranie. Steam mówi nam zaledwie 18 zł. G2 nam mówi ledwie 3,70, jak robiłem materiał. Grosze, jedno piwo i mamy ten tytuł. W pewnej mierze przejście na model buy to play uchroniło też serwery przed trollami. Bany są teraz nadawane m.in. na Steam ID, czyli nie da się po prostu założyć nowego konta na serwerze i wbić sobie od razu. Nawet jeżeli nie ma się, powiedzmy tutaj, admina w grze, czy nawet jeżeli nie ma go online, no to dostaliśmy w tej właśnie wersji 0.7.0 opcję vote kicka, a wyrzucony gracz nie może powrócić na serwer w ciągu kolejnych 10 minut. Tutaj pewnie moderzy zmodują to, zmienią i ustawią na przykład 60 minut. Najważniejsza jednak zmiana w 0.7.0 dotyczy systemu licencji. Teraz, by posiadać legalnie broń i wejść do gun shopa, trzeba mieć na to papiery. Podobnie na prawo jazdy, nie możemy jeździć bez prawa jazdy, nie możemy też używać pojazdów latających albo pływających. Wielkim problemem Rock Protocol byli ludzie z mocną niewydolnością mózgową w gun shopach, którzy kupowali sobie full staffa tak zwanego, czyli świetny ekwipunek, kamizelkę, hełm, wiecie, i tak dalej, mordowali ludzi w sklepie z bronią, kiedy ci nawet nie mogli się bronić, po prostu wchodzili, od razu ginęli przez jakiegoś człowieka z problemami mózgowymi, który myślał, że jak zabija gracza, który się nie może bronić, to że jest mega koksem w tej grze. Część serwerów tych zjebańców mózgowych wyeliminowała, uniemożliwiając strzelanie w gunshopie, po prostu modyfikując pliki gry. Autor samej tej produkcji gry, Rock Protocol, wpadł jednak na pomysł nadania takiej blokadzie, no, kolejnego elementu roleplayowego, pozwoleń, prawa jazdy i tak dalej. Zdobyć je możemy z kradzieży, możemy zabrać innemu graczowi albo NPC-owi, albo legalnie zdobyć pozwolenia u burmistrza naszego pięknego miasta. To jest nowa funkcja, nowa rzecz. Tutaj trochę się rozczarowałem, bo gmach urzędu miasta jest dość duży, tak powiedzmy. Wejście do niego, no, okazuje się, że w środku jest pomieszczenie takie miniaturowe. Mamy po prostu strażnika i naszego urzędnika, burmistrza miejskiego. I tak, od burmistrza możemy też wybrać opcję Get Job i być po prostu pomocnikiem burmistrza. Dostajemy garniturek i naszą robotą będzie od tej pory akceptowanie lub odrzucanie podań o licencję. Ale pomocnikiem burmistrza może być tylko jedna osoba na serwerze. To może rodzić różne problemy, kiedy tej osoby aktualnie po prostu nie ma online, no ale burmistrz też tutaj załatwia sprawę. Mamy dodatkowe menu, w którym widzimy prośby i możemy komuś opchnąć licencję albo nie opchnąć i koniec. Są tanie. Niestety licencje w mojej ocenie są zbyt tanie i wymagają dużej poprawki. Licencja na broń kosztuje dosłownie grosze i uprawnienia do wejścia do gun shopa też kosztują grosze, ale co ważne, od tej pory itemy traktowane jako kontrabanda, czyli powiedzmy nielegalne przedmioty, w tym broń, są oznaczone kolorem
żółtym. Niestety, mimo posiadania licencji, policjant, nawet gracz, może nas tutaj przeszukać, zabrać nam broń, uznać go za przedmiot nielegalny, zgodnie z mechaniką gry. Dlatego licencja powinna być droga i uprawniać do posiadania broni w ekwipunku i kiedy policjant będzie chciał ją nam zabrać, to będzie to traktowane jako jego przestępstwo, przez co on straci swoje uprawnienia bycia policjantem. W update 0.7.0 znajdziemy też nowe pojazdy. W wielu dokach, również tych w centrum, gdzie jest taka rzeczka, wiecie, i mostki, znajdziemy łodzie, motorówki. Tutaj też trzeba mieć licencję, ale możemy dotrzeć do wcześniej niedostępnych elementów mapy legalnie. Możemy na przykład do zakotwiczonych jachtów podpłynąć sobie motorówką albo opływać po porcie. To też ma trochę sensu, bo jeżeli robimy na przykład gdzieś tam przetapialnię narkotyków nielegalną i tak dalej, to możemy właśnie wziąć sobie tutaj motorówkę, podpłynąć na przykład do centrum miasta, kolega wrzuca nielegalne narkotyki gdzieś tam po pościgu policji do nas, do ekwipunku, a my legalnie z tymi narkotykami uciekamy gdzieś tam do naszej bazy, która właśnie znajduje się teraz na jakimś jachcie w centrum portu, na przykład, tak? Na lotnisku dostaliśmy nowe samoloty. Tutaj potrzebna jest licencja pilota, która też kosztuje grosze, ale jest śmiesznie droższa od innych. Samoloty na tej dość małej mapce, no, powiedziałbym, że tak trochę średnio wypadają, bo za bardzo nie ma gdzie lądować poza jedynym lotniskiem. Autor w swoich planach zakładał, że aktualny teren miasteczka będzie miał jakieś 10-20% całości, tak? To, co teraz mamy w tej wersji 0.7.0, to niby jest 10-20%, no ale patrząc na trwający parę miesięcy przestój w nowych aktualizacjach, miejmy nadzieję, że 0.7.1 po tej wersji 0.7.0 pojawi się na przykład jeszcze w grudniu. Poprawiono też fizykę pojazdów latających, żeby łatwiej się nimi trochę latało, ogólną fizykę graczy w pojazdach oraz celność niektórych NPC-ów w przypadku strzelania. Bardzo często bywało tak, że NPC, kiedy na przykład zaczęły strzelać w przypadku walk gangów albo na przykład starć z policjami, no ciężko im to szło, tak? Strzelanie i celność. Teraz wypada to trochę lepiej. Do tego mamy też nową fizykę wody, różną, kiedy zmienia się w grze pogoda, mamy fale, takie tam tego typu sprawy. No i faktycznie jak płyniemy sobie motorówką gdzieś tam po morzach, oceanach, rzeczkach i na przykład pada deszcz, no to faktycznie troszeczkę tą łodzią, tą motorówką telepie. Następnie dodano do śmigłowców rakiety. Gruba sprawa. Same śmigłowce to pojazdy dość drogie w kupnie, parę tysięcy, jak dobrze pamiętam, plus licencję teraz trzeba mieć, ale nareszcie mogą służyć do większego rozpierdzielu, nie tylko latania wokół mapy, ewentualnie dostawania się w jakieś niedostępne miejsca, na dachy budynków i tak dalej. Teraz faktycznie możemy użyć śmigłowca na przykład do siania rozpierdzielu, do napadu na bank, do walki z policją i tak dalej. Stwierdziłem też, że muszę zrobić coś, co uwielbia robić chyba każdy gracz w Brock Protocol i wiem to z własnego doświadczenia, mając tego czasu serwer chyba na 75 slotów, który był zapełniony cały czas, czyli łamanie pierdzielonych zasad. Skułem policjanta w urzędzie miejskim, skułem też burmistrza. Chciałem zobaczyć, czy mogę sobie po prostu od nich ukraść tę licencję, zabrać, czy to będzie bardziej sensowne niż kupienie legalnie. Można mu ukraść tę licencję, nie ma problemu i działają one tak samo, jakby były nasze. Możemy też zdać licencję naszą innemu graczowi, też będzie działać. Oczywiście tutaj liczy się kradzież, przeszukanie burmistrza jako przestępstwo i w sumie to sensu nie ma, bo naprawdę te licencje są bardzo tanie i burmistrz ma najczęściej jedną sztukę każdego typu w ekwipunku. Kiedy chcemy kupić licencję, to ona się po prostu pojawia w naszym ekwipunku, a burmistrz dalej ma w ekwipunku jedną, więc kradzież jego licencji nie ma tutaj większego sensu. No i update, finalnie, bardzo ciekawy, szczególnie robota kogoś, kto ograniczy dostęp do broni wszystkim tym, którzy znani są na serwerze z trollowania, zrobienia rozpierdzielu, że te osoby, wiecie, ładowały się od razu do gunshopa, kupowały full staffa, leciały robić rozwałkę, albo kampiły w gunshopie na innych graczy, którzy chcieli kupić sobie pistolecik, taki mały kolibri z BF1 i 3 naboje, żeby móc się bronić, tak? I taki full staff zabijał takiego gracza na wejściu, więc teraz jest to troszeczkę ograniczone i troszeczkę roleplayową. Dalej, da się zdobyć broń nielegalnie, na przykład kałacha z full ammo, ale trzeba zabić kogoś, kto tą broń ma, albo ewentualnie ją przeszmuglować, wiecie, z gunshopa do kogoś, kto nie ma zezwolenia na broń i na przykład nigdy jej nie dostanie, bo po prostu gracz, który robi za pomocnika burmistrza, mu tej licencji nie sprzeda. No problem jest w tym, że te licencje są troszeczkę zbyt często dostępne u NPC-ów. Praktycznie co dziesiąty NPC ma też licencję na broń i to sprawia
trochę problemów, że tak czy siak zdobycie tej licencji jest bardzo proste. Liczę na to, że Nong, czyli autor gierki, zacznie ruszać trochę swoje cztery litery i aktualizować ją częściej niż raz na kilka miesięcy. Wysłałem mu też propozycję troszkę poprawek tych licencji, właśnie to, żeby były one droższe i żeby uprawniały do posiadania broni w ekwipunku. Ten przestój w aktualizacjach odbił się też nieco na ilości graczy online w Brogue Protocol i aktywnych serwerów jest już jedynie kilka w stosunku do kilkunastu, jakie były wcześniej. To, co widzieliście na razie, jest w wersji testowej, a finalnie na Steamie ma trafić to wszystko za kilka dni. Wiem, że gra dla niektórych wygląda jak kupa, ale powiadam wam, beka na voice chacie i roleplayowanie, jak się udaje, to wychodzi w tej grze po prostu legendarnie. Mówimy przy banku na voice chacie do wszystkich graczy wokół: koledzy, przygotujcie broń, robimy napad. Chwilę później zwalają się dwa radiowozy na sygnale z policjantami i graczami, którzy już planują tutaj prewencję, a tutaj ludzie sobie fajkę palą na ławce i siedzą sobie i gadają. Tymczasem w więzieniu eksplozja, kiedy misterny plan był jednak próbą nie napadu na bank, a uwolnienia innych złodziejaszków z więzienia, którzy tam siedzą, graczy oczywiście, i wysadzenia bramy. To było właśnie piękne w Brogue Protocol i może to kiedyś wróci, jeżeli aktualizacje będą częstsze. Aktualny teren miasta jest już dość mocno wykorzystany. System gangów, system własnych mieszkań graczy, teraz działa też ratusz miejski. Liczę, że może kolejny update doda nam zalążki nowego regionu, nowego terenu. Sam zaproponowałem autorowi zmianę ceny licencji, by ta licencja na broń właśnie uprawniała do jej posiadania w ekwipunku, bez opcji jej zabrania lub zarekwirowania przez policjanta w trakcie przeszukania. Na koniec, tradycyjnie, jak zwykle, od jakiegoś czasu scenka końcowa z dwoma innymi materiałami po prawej stronie ekranu oraz paskudną, brzydką, obrzydliwą opcją pozostawienia subskrypcji brodatego kanału po lewej stronie ekranu. Tyle.